Cześć, witaj w Synajerze. Dzisiaj spróbujemy postarzyć Twoje zdjęcia używając efektu pomiętego papieru. Zapraszam. Zanim zaczniemy, chciałbym tylko wspomnieć, że jeśli interesują Cię filmy takie jak ten, kliknij subskrybuj poniżej, a jeśli już tam jesteś, przy okazji zostaw komentarz. Możesz też wesprzeć tworzenie tych filmów, dołączając do społeczności Synajery. Wróćmy jednak do tematu dzisiejszego odcinka. Efekt, który Ci dzisiaj pokażę, na pierwszy rzut oka wydaje się łatwy. I w wykonaniu taki właśnie jest. Jednak jego zastosowanie jest szerokie. Najbardziej oczywistym użyciem efektu zmiętego papieru jest postarzanie zdjęć i dokumentów. Ale przy wystarczającej ilości czasu możesz stworzyć w ten sposób mapę skarbów na imprezę urodzinową Twojego dziecka, stary list do krótkiego filmu lub ciekawe zaproszenie na ślub. Możliwości są nieograniczone. Jeśli chcesz uczyć się na tych samych plikach, które używam w tym filmie, zapraszam na www.synajera.pl, gdzie znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby podążać za krokami, które pokazuję w tym odcinku. Jak zwykle, zmiany wprowadzane na naszym zdjęciu będą niedestrukcyjne, co oznacza, że mimo bardzo widocznych poprawek, samo zdjęcie nie zostanie zmienione na stałe i w każdej chwili możesz wrócić do oryginału. Zacznij od zaimportowania pliku z teksturą zmiętego papieru. Teraz kliknij prawym przyciskiem myszy na nowo dodaną warstwę i wybierz Konwertuj na obiekt inteligentny. Ponieważ do osiągnięcia tego efektu potrzebujesz tylko tekstury papieru, musisz pozbyć się koloru, obniżając nasycenie zdjęcia. Na klawiaturze wciśnij kombinację klawiszy Ctrl oraz U, aby otworzyć panel barwy nasycenie. Obniż wartość nasycenia do minimum i zatwierdź zmiany. Aby jeszcze bardziej wyciągnąć samą teksturę ze zdjęcia, musisz podnieść kontrast. Wciśnij klawisze Ctrl oraz L, aby otworzyć okno Poziomy i zbliż skrajne suwaki do środkowego. Zatwierdź zmiany wciskając OK i przejdź do górnego menu, gdzie wybierzesz plik i zapisz jako. Wybierz folder z Twoim projektem, nazwij plik i ustaw typ jako Photoshop PSD. Świetnie! Możesz teraz zapisać teksturę, klikając przycisk Zapisz u dołu okna. Otwórz teraz oba pliki jednocześnie w nowym projekcie. Upewnij się, że zdjęcie jest powyżej oryginalnego papieru i przekonwertuj oba pliki na obiekty inteligentne. Zaznacz zdjęcie z zegarem i zmień mieszanie na nakładka. Zaznacz teraz dolną warstwę i ustaw jej krycie na około 40-50%. Ostatnim krokiem jest nadanie zdjęciu poruszenia, które sprawi, że zdjęcie wyglądać będzie, jakby ktoś je zmiął. Idź do menu Filtr i wybierz Zniekształcenie oraz Przeniesienie. Oba skalowania ustaw na 15 i zatwierdź zmiany. Photoshop zapyta Cię o plik, z którym chcesz zmieszać dotychczasowy projekt. Wybierz wcześniej przerobioną teksturę papieru i kliknij Otwórz. W zależności od użytego zdjęcia oraz tego, jak mocno odznacza się tekstura papieru, efekt będzie lepszy lub gorszy. Musisz więc poeksperymentować z wartościami i suwakami. Zazwyczaj jednak Twoje zdjęcie wyglądać będzie na starsze i zmięte, co oczywiście było naszym celem. Pamiętaj, że jak każde narzędzie w Photoshopie, tak i ten efekt ma swoje granice wiarygodności. Dlatego najlepiej jest używać go do subtelniejszych zmian. Jak zawsze, jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości, zostaw komentarz poniżej. My widzimy się w kolejnym filmie, a tymczasem Ty nie przestawaj tworzyć i eksperymentować. Cześć!